wymagały, nie pozwalały na pokazanie szerokiego, przecież wiemy, wachlarza umiejętności i nie pokazał nam tego, co naprawdę potrafi. Ale no cóż, i tak na tym trudnym technicznie torze zrobił bardzo dobry wynik. Myślę, że jest szczęśliwy, jest zadowolony i na pewno daje to kolejny punkt do tego, aby w przyszłym roku oglądać go w całym cyklu Grand Prix i na pewno BSI powinno też się głęboko zastanowić nad tym, czy właśnie takiego zawodnika potrzebują, a my wiemy, że potrzebują. No właśnie, odpowiedź jest prosta i oczywista. Piękny atak tutaj Andreasa Johnsona, ale odszedł. Harris miał szansę na swoje drugie zwycięstwo w karierze. Zanim nastąpi tutaj ceremonia na podium, mamy wywiad w Parku Maszyn. Tak jest, mamy wywiad. Chyba najlepsza osoba do podsumowania tych wydarzeń i całego sezonu i tego, co działo się w Bydgoszczy, a więc sześciokrotny mistrz świata, żywa legenda tego sportu, Tony Richardson. Tony, yesterday you said me you were very excited on your sofa watching the season. You were very excited here on your seat. Absolutely. I was sitting in the beginning, but halfway through the meeting we've been standing up and cheering and going. What a fantastic evening it's been. Zapytałem Tony'ego Richardsona o to, bo powiedział wczoraj w jednej z naszych rozmów, że był bardzo podekscytowany siedząc na sofie, oglądając cały ten sezon. Zapytałem się, czy był podekscytowany tutaj. Tak, mówi, że cały czas stał podczas tych biegów. No i jestem ciekaw, jakie wrażenie, zwłaszcza w pierwszym półfinale, wywarł na Tony'm Richardsonie Janusz Kołodziej, człowiek, który w polskim speedwayu w tym roku zrobił wszystko i zdobył wszystko. Tony, what impression gave you the Janusz Kołodziej in the first semifinal? Well, Janusz Kołodziej has been having a fantastic season all year. Every meeting I've seen what he's been doing, he's been just growing and growing and become such a better and better rider all the year. And I'm extremely impressed with the way he always had a lot of potential. All the times that I've been riding with him in Tarnów, he's been doing a fantastic job. But now he's really grown into a top Grand Prix rider. So it will be interesting to see if we will see him in the Grand Prix next year or not. Thank you very much, Tony, for your opinion. A teraz już hymn narodowy, a wywiad przetłumaczy Daria. Tony Richardson, okazuje się, że nie Daria, ja przetłumaczę do końca ten wywiad, no po prostu chcieliśmy odsłuchać hymnu narodowego zwycięzcy zawodów. Tony Richardson powiedział Januszu Kołodzieju wprost, że wielkie wrażenie sprawił na nim właśnie nasz polski zawodnik. Mówi, że przez cały sezon starał się śledzić także Janusza Kołodzieja od momentu tych pierwszych dobrych występów, zwłaszcza jeśli chodzi o Leszno. No i rzeczywiście przyznał, że Janusz Kołodziej w światowym speedwayu osiągnie wiele, także pojawiła się wzmianka o tym Grand Prix Challenge, no szkoda, ale ta dzika karta jest oczywiście w zasięgu Janusza Kołodzieja. Tyle, jeśli chodzi o uzupełnienie słów Tony'ego Richardsona. I teraz już przenosimy się do komentatorów. Dziękujemy, Michał, bardzo. Zawsze przyjemnie jest posłuchać Tony'ego Richardsona, wielkiego sześciokrotnego mistrza świata na żużlu. A teraz oczywiście już jesteśmy podczas dekoracji. Różne głosy tutaj słychać, że Andreas Johnson będzie teraz latał samolotem do Rzeszowa, być może tak się stanie, być może będzie inaczej, być może będzie latał w jakieś inne miejsce. Są na podium trzej najlepsi zawodnicy dzisiejszego, ostatniego bydgoskiego turnieju Grand Prix. Andreas Johnson na najwyższym stopniu, Chris Harris, dla którego jest to trzeci finał i trzecie podium w tym sezonie. No i Janusz Kołodziej, myślę, że kolejny ważny krok w tym zdobywaniu, w tym dobijaniu się do Międzynarodowej Federacji Motocyklowej i do FIM-u i do sumienia wszystkich tych, którym dobro światowego żużla i jego rozwój leży tak naprawdę na sercu. Myślę, że jeżeli Janusz nie dostanie takiego powołania, nie dostanie dzikiej karty, no to naprawdę będzie, no nie obawiam się powiedzieć, będzie to skandal, bo jest to zawodnik, który pokazał naprawdę we wszystkich ligach, w których startował w tym roku i też w tych kilku, dwóch bodajże turniejach Grand Prix, bo przecież w Lesznie pojął bardzo dobry mecz i dzisiaj podium.
No uważam, że jest to zawodnik, którego nie może zabraknąć w przyszłym roku w cyklu i na pewno pokaże się z dobrej strony i pokaże nam, co potrafi, a już mieliśmy próbkę w tym roku. Widzimy klasyfikację w tej chwili. Kenneth Bier spadł aż na 7 miejsce, na 5 przesunął się Greg Hancock, a na 4 Rune Holta, więc ile zmian jeszcze w ostatnim turnieju, nawet w obrębie tej pierwszej czołowej ósemki. Andreas Jonsson i Nicky Pedersen, no oni zgłaszają głośno swoje aspiracje do stałych dzikich kart, jeśli wracamy do tego wątku. Emil Sajfudinow, no i Hans Andersen? Nie wydaje mi się, no myślę, no że właśnie. Tutaj powinno widnieć nazwisko Janusza Kołodzieja. Przyjechali tymczasem zawodnicy, proszę bardzo, Tomasz Golob, żeby było łatwiej, no jest to oczywiście trudniej, ale żeby było łatwiej, jest tylko w jednym bucie, bo ta noga na pewno tam spuchnięta, na pewno jest tam nowy opatrunek i teraz chciałeś przetłumaczyć, co powie nam Janusz Kołodziej, proszę bardzo. Yes, this is very good season for me, I am very happy. Bardzo dobry sezon dla mnie, jestem many meetings bardzo szczęśliwy. And finish is very good. Today odjechałem wiele bardzo so dobrych imprez w tym sezonie, a dzisiaj jestem tym bardziej szczęśliwy, że mogłem jeździć z najlepszymi zawodnikami na świecie. Thank you very much. Gratulacje za ten wspaniały występ. Podziękował nam Janusz Kołodziej.